trwa nabór wniosków dotyczących zakupu węgla przez mieszkańców obu miast. Zgodnie z ustalonymi zasadami czarne złoto potrzebne do ogrzania nieruchomości można będzie kupować po preferencyjnej cenie. Potrzebujący opału będą mogli dokonywać zakupu w dwóch transzach. Pierwsza dostępna będzie nie dłużej niż do 31 grudnia. Druga transza trafi na składy, a z nich do nabywców po 31 stycznia 2023 roku. W każdej z nich możliwy będzie zakup 1,5 tony opału. W Augustowie zainteresowanie takim zakupem wyraziło kilkaset osób. Cena jest już znana, będzie to 1869 zł za tonę. Dystrybucją węgla zajmie się augustowskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Giga. W Suwałkach sprowadzeniem opału zajmie się firma Transbud. Cena jeszcze nie jest znana, ale z pewnością nie przekroczy ustawowego progu w wysokości 2000 zł za tonę. Podczas rozeznania realizowanego przez suwalskich urzędników chęć zakupu węgla w preferencyjnej procedurze i cenie wyraziło niespełna 50 osób. Teraz, gdy można już składać wnioski, być może będzie ich więcej. Do tak zorganizowanego zakupu węgla uprawnione są gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy, ale też ci, którzy czekają na jego wypłatę lub spełniają warunki do jego otrzymania, ale o wypłatę nawet się nie starali. Co istotne, warunek podstawowy to odpowiedni wpis w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Z rejestru musi wynikać, że dana nieruchomość lub lokal ogrzewane są paliwem stałym. Wzór wniosku dla mieszkańców Suwałk dostępny jest w internecie na stronie umsuwalki.pl. Transport opału w obu miastach należy organizować we własnym zakresie.